Zacznijmy nagrywanie tego, tej świetnej gry po prostu. Czy jakąś powtórkę z Breaking Pointa robimy? No może. Czy ja kupuję grę w wersji pudełkowej czy cyfrowej? Stary, ale tutaj nie ma sensu grać medykiem na przykład po stronie Zaugaków, nie? No czemu? Jak już nie wiem, nie rozumiem tej klasy. Ona po pierwsze może na przykład się teleportować i lecieć do przodu, nie? Daleko się przynosić. Po drugie ma super shotguna na bliskiej odległości, to niższy na dwa strzały chyba. Po trzecie może stawiać te takie leczące stacje. O, jest. Widzisz, postawił i kurde, jest. Najlepiej. Ja też tak trochę dziwnie mówię, bo Kasia tam się boję, że mi głośno będę krzyczał, ale... Dobra, jeden zabity. Ty jesteś zombie, czy kim? Tak, zombie. Jakbyś widział Skershrooma, to jest taki, co się chowa, jak się do niego zbliża, to weź mi mu, bo ja mam trzy takie zabić, a nie mogę ich znaleźć, bo nikt ich nie stawia. Kurde, ale mnie ściągnął. Co za głośno. Za głośno, co się trzeba ściszyć. Ja nic nie przestawiałem w streamie od wczoraj, więc... Poza tym, że jakość zwróciłem do tej wyższej. Jest Trick 5, na dzień dobry. Jest, Scratch Room! Było. Ktoś go tu postawił. Uuu, coś mnie zabiło. Ale ścisnąłem was. Ja jestem z tobą w drużynie. A kiedy kupiłeś grę? No wczoraj. Wieczorem. I co? Spuściłem się. I co ci się w niej podoba najbardziej? Kurde, fan. Podoba, że jest taka przyjazna, że właśnie, że wadaje fan. Czysty fan. I naklejki jeszcze. Tu balans klas mi to. Trochę... Jeszcze nie jest gra dla pro playerów, nie? Balans klas jest trochę słaby. No ale co, potrzebujesz jaki balans, że co ma być bardziej zbalansowane? Przygotował ten medyk, nie? Zombiaków jakoś nie potrafi nim grać. Ten pamiętaj, koleś... że nie masz na początku umiejętności do niego prawie w ogóle. No. Ale wiesz, na przykład z klasami tych kwiatków to każda klasa jest dla mnie dobra. A jakoś tych zombiaków tak słabo. Widzisz, tu medyk postawił stację medyczną i się leczy, nie? Ale grają ludzie medykami, naprawdę dobrze grają. Szczególnie, no, że one mówią, mogą się teleportować, stary. Wskakujesz, zaczynasz strzelać do medyka, on ci nagle znika, gdzieś odlatuje. A w tej grze przecież chodzi o przedostawanie się, nie? Na punkt. No, no. Ja już tu jestem na punkcie. O nie, klejący szrum. Już nie mówiąc o tym, że jak masz ten taki... O fuck, spalili mnie. Już nie mówiąc o tym, że jak masz tą taką mapę, gdzie się przejmuje, trzeba do drzwi dojść, no to masakra, to tamten... To ostatnio tak nas załatwili tymi medykami, że po prostu się wzięli po, wiesz... Jep, poteleportowali się i koniec po grze. Nie dało się ich zatrzymać, wiesz? No już mam z 7 zabitych, albo 8. No stary, ty pierwszy jesteś. Ja zawsze jestem pierwszy. Pod względem ilości zabić. Dzieci. Dzisiaj Krzysia chyba nie spotkamy. A może?
Nie wiem, bo ja mutuję te dzieci i trochę żałuję czasem, że może nie jeden Krzyś mnie omija, wiesz? To był żywy? Nie, to ciało było. Tak, zamroził mnie. Ach. Dobra, damy radę. Trzy kawałek. Damy radę, kurde, jasne, że damy radę. Ściśniemy ich. Mamy 2,5 minuty, już prawie jesteśmy na finiszu. Jeszcze portal mamy do tego. Jednak inżynier, jak nie ma inżyniera, to jest ciężko. Kurde, zżarło mnie coś. Pomściłem cię. Ale co. Stary, co zabiłem, to moje. Powiem ci, tu z Kasią opracowujemy system chłodnego mieszkania i chyba dzisiaj jedziemy po jakiś wentylator, wiesz? No, no ja tutaj nie mam wentylatora. Ja wczoraj okno otworzyłem, nie? A stary, a powietrze stoi, nie? I no tutaj, ja tak samo masz poddasz. Tam jeszcze rano da się grać, nie? Ale jeszcze rano da się grać, ale jak łatwo chwilę odpalę, to już jest masakra. To jest najgorsze, jak jest na dworze chłodno, a w domu ci się nie chce zrobić, wiesz? I pomyślałem, kupię wentylator, to wezmę go, ustawię na wywiew, wiesz, w jednym pokoju, a w drugim będzie wciągał, wiesz? Jak w obudowie od komputera, nie? Podciśnienie zrobię w mieszkaniu. Nie wiem, czy to zadziała. Ale uważam, że jednak, że wiewanie to będzie gorszy pomysł. Przejąłem? Nie mamy to. Bo mógłbym wiewać, wiesz, wentylatorem, ale jak będę wiewał, no to praktycznie tylko ten pokój, co wiewam, to wiesz, to miejsce, gdzie wiewam, się zrobi chłodne. Nie? Nie jest tak? Tak, wiesz, możesz zawsze kupić jakieś dwa wentylatory po 30 zł małe i tyle. Mieć przed mordą, przed twarzą, sorry. Mogę, no Kasia też ten, ale ja bym jednak wybieram opcję, że nie wieje na mnie wentylator, tylko wentylator, wiesz, porusza powietrze w mieszkaniu. Żeby no, ono płynęło. Jep, no i szedłem, stary, rozwalałem, miny rozwalałem i kurde mnie wysadziło. Właśnie, co to jest Spin Tires? Był jakiś patch do tego? Nie wiem, nie grałem. Ktoś takie mam wrażenie, że wiesz, zrobią i zostawią. No i dostał czapę jeden, kurde się. Kurde, zabiły mnie te, wiesz, co porozstawiali kwiatki. One są strasznie słabe w ogóle, wiesz, się niszczy na kilka strzałów. Nie wiem. Ten system mi się właśnie nie podoba trochę, wiesz? Że one mają takie małe znaczenie, te kwiatki, które się stawia. No, powinno być więcej. I te karty znaczy, powinny częściej one... dropić. Pomagają, no, pomagają mi to nie mało, ale... bez przesady. Ale czemu karty wcześniej dropić? Tych karty kosztują 1000, za jeden mecz możesz ich kupić, wiesz, tych kwiatków do rozstawiania to możesz mieć, stary, kilkadziesiąt. Już dostaniesz tutaj 13 tysięcy kasy, to 13 sobie boosterków kupisz z tymi, to bo masz potem zapas z tych kwiatków na następne 100 gier. Naprawdę. Są kup wentylator przemysłowy, który służy do suszenia, na pewno wykona swoją robotę. Do jakiego suszenia? Suszenia dupy! Zatrułem i kwiatka przejęliśmy, zajebiście. Szybko idzie. O kurde, gdzieś mnie podniósł, dobrze, że nie zdążyłem ten. Taka najedzona roślinka, to się w ogóle jej się ruszać nie chce. Boże, wyleczcie mnie, gdzie jest medyk jakiś?
Ja nie lubię tej mapy, to jest właśnie ta mapa z tym, tym. A, to pod koniec te kule takie latają, nie? Kaktus mnie zesnajpił i dostał rakietę na mordę, nawet się nie przesunął. Chodzi o to, że wentylatory przemysłowe, które suszą, dają taką moc, że będziesz miał taki przyciąg do domu, że ola boga. No dobra, ale pewnie kosztują strasznie dużo. No ja pójdę do Tesco i tam są takie wentylatory. No to ja wiem, że to nie jest najlepszy pomysł, bo po pierwsze za wentylator w Tesco pewnie zapłacę dwa razy więcej niż jakbym go kupił na Allegro ten sam. No ale to zawsze tak jest, że o wentylatorze to się myśli, jak już kurde go trzeba na już. No i po drugie pewnie się rozpadnie po sezonie, albo będzie... A, zjedli mnie. Nie widzę. O kurde, mnie też ten sam zjadł, wiesz? A te zjadające są fajne, fajnie mi się tym gra, wiesz? Jakoś tak przyjemnie nie po prostu. Wiesz, nie umiałem zjadać. Pograłem raz, nie wiedziałem kiedy to działa to zjadanie, kiedy nie olałem. To ten świetny inżynier, który... Ale dostał w plecy, kurde. Fuck, jak mnie wywaliło w kosmos. Tam nikogo nie ma od nas na tym punkcie, teraz będzie ciężko, wiesz? No, próbuję się przebić. Ja bym sobie wolał klimę zamontować, zapłacić więcej, a mieć na dłużej. No dobra, ale klima, kurde, kosztuje chyba 2000 zł taka, która by działała, nie? Wiecie o co chodzi. Ten portal nam atakuje z prawej strony, wiesz? Tak, tak. Widzę, że przejmujemy punkt w ogóle. No, te płonące kaktusy są mocne. Muszę sobie odblokować. Jestem u góry na ich ten, na ich balkonie, wiesz? Żołnierzem? Fajnie ich wyrzuciło coś w kosmos, nie wiem co to było. O kurde, coś mnie, laser mnie jakiś ściągnął, słonko. Dobra, mamy to. Jeszcze muszę jednego Scary Shroom załatwić, wiesz? Jakbyś widział, mów. Pamiętaj, to są te takie chude, czarne... Nie spodziewał się tego strzału w mordę. A, to jest przedostatnia plansza. Dobra, to mamy. Idziemy prawą stroną, chyba z piątka naszych graczy prawą idzie. No myśmy tu trochę naokoło poszli, bo ja musiałem jednego typa podnieść jeszcze i wiesz. Ten jeden stawia czarne te, czarne słonka, wiesz? To są, one strzelają laserem do ciebie, takimi... kulami. Są, nie kupujesz karton styropianowy, dwa. Czego jeden wentylator, jedną rurę na dole pudełka montujesz. Stary, masz 23 kile, gonieć. A no tak, tak, to wiem, że można kostki lodu zapakować. Ogólnie można wentylator położyć, a na nim mokry ręcznik, nie? I też podobno działa dobrze. Można miskę z wodą na ziemi położyć i wjać na nią wentylatorem, to podobno też dużo daje, bo woda po prostu chłodzi mocno. Nie trzeba wcale, to nie musi być lodowate. Dobra, przejmujemy to. Ripa sound! Ripa sound one wołają, ripa sound!
przejmujemy to czy nie? Mhm. Dobra. Spin Tires plus Żmiu równa się 18 plus, no ale Żmija nie ma teraz. Dobra, biegnij na te punkty, zanim oni się zdążą, wiesz, zrespić tam. No. Kurde, jak mnie ten kokos rozwalił? Przecież biegłem dobrze. Jakieś kokosy są, ty? A, te kulki, ja. Nie jest to za fajne. Zawsze snajpery walą. No fakt, miny są. Ja zakręt zrobiłem, wiesz, żeby się schować przed kokosem i nagle jeb z miny dostałem. Tu byś mógł scientista, jeśli masz teleport, w nim użyć, wiesz? Oni mają dowódcę, zrzucają nam co chwilę te naloty takie. Tylko, ale on nie może tak dużo ich zrzucać, wiesz? O, widzę cię, biegniesz przede mną. Goni cię, uważaj! Będzie cię zżarł. Dałem radę, stary. Kurde, w łazienku. Prawie dotarłem. Ale mi rozwalił ten mroczny ten. Wiesz, ty strzela jakimś kokosem do mnie, znaczy cebulą, kabaczkiem, nie wiem, coś do mnie strzelało. Fakt, zginąłem. Czy kolega, z który ze mną gra, ma Spin Tires? Tak, Broda ma Spin Tires, nie? Co? Mi się wydaje, czy ty masz Spin Tires? Masz. Nie mam. A nie masz? Nie, nie. No. A nie robisz recenzji tego? Nie, to gra jakoś tak, wiesz... Nie, jakoś... Tu się chyba nam nie uda przebić już. Ja podniosłem jednego doktorka. Dobra, jeden dotarł. Ja też biegnę lewą stroną całkiem, wiesz, cisnę. Jeszcze dwóch. Nie wiem, musiałem uciekać na tyły tego budynku, wiesz? Kurde, jestem poza mapą, fuck, a życie mi nie odrasta. Dobra, dotarłem. Kurde, udało mi się, dobra, zajebiście. Wymontuj chłodzenie wodne z komputera i na czoło sobie przemocuj końcówkę tego kabla, który idzie chłodziwo. Dobra, dobra runda. 14 tysięcy punktów mamy. Ripasound. Czy ja mogę coś kupić? Ja mogę. Właśnie otwieram sticker. Za 20 tysięcy kupiłem. Dobra, zabrakło mi tysiaka. Już mam prawie jednego tego. Typa. Super rare. Overheat reduction. Gold. Rare. No chyba nowe bronie, wiesz, do zombiego. Ale nie jestem do końca pewien. Najlepsza muza na świecie. Stary, jak wczoraj grałem do drugiej, to już nie cały film nam prawie wyszedł.
Teraz po stronie tych kwiatków. No raczej, tylko mówię, wszyscy powychodzili, a ta gra jest tak dziwnie zrobiona, że czasem jak wychodzą, to już nie w serwer nie, nowych nie wrzuca. Aha, widzę właśnie. Nie pewno się gra, ten balans to jest super mapa. No, ta jest świetna, najlepsza. Ja lubię ten finał, ale tak rzadko się tu dochodzi do finału. Nie wiem, te rośliny zawsze się ten... Ja lubię Sunflowera, wiesz? Jak kaktusy. No, cytrusowy. Sunflower. Jedna, ja mutuję, wybalansowało teamy. Stary scary shroomy postawiłem. Nasze miny jakieś. Dobra, zabiłem inżynierka. Nie, stary koleś stawiał tutaj ten. Ja go też tutaj postrzelałem trochę. A ja myślę. A tu kudaj nie. Ty tym piszuterem grasz? Mhm. Przede mną co jest? Czekaj, czekaj, bo cię nie widzę. Ja strzelam za ciebie ogniem, nie? Trzeba zadbać, żeby portal nie mógł postawić, wiesz? I to tutaj będziemy się bujać przy portalu, nie? Najgorsze jest to, że oni portal tylko w jednym miejscu mogą, to jest trochę głupie, wiesz? Mi tu inżynier z nad głową leciał. Dobra, mam go. No, uratowałeś mi dupę. Ty byłeś tym kaktusem? Tak. O fuck, mina jest na drodze. Prawie zginąłem. Kurde, nie zdążyłem kwiatka postawić, wiesz, i się nie poleczyłem. Trzeba im zniszczyć ten latający... A nie, to nasz jest przecież kwiatki. Dobra, kurde. Na jednym hapsie. Na jednym hapsie, mówię ci. Na jednym hapsie rozwaliłem typa. Nie, popatrz. A ja już biegnę do ciebie powolutku tam. Tu mam dwa scary shroomy rozłożone. Te strasznie słabo grają, wiesz? Nic nie robią, nawet z respa te dwóch chyba wychodzą, co? Dlatego, że ich biję na tym respie. Na blisko, strasznie mocni ci medycy, wiesz, naprawdę, 2-3 strzały, on tak szybko strzela z tego shotguna i to tak niszczy. Stary, zwolnij trochę, masz już 4 kila, mam 2. No, nas ja mam czekać. No i przejmą go zaraz, bo nas też nie ma nikogo na nim. Prawej na tych wzgórzach są. Chyba jak mi przywalił. Wejszł na mnie od tyłu. Najważniejsze pytanie po komunii. Gdzie moje pieniądze? A, do rodziców pytanie. Przejęli nam?
Żarty. On dali radę. Słabi byli strasznie. Patrzę, co temu kaktusowi tak ręce rosną, a on kokosy stawia, wiesz. Ja tu próbuję od tyłu strony jeszcze ich bejserię popać. Czy tak ujmę? Kurde, zamroził mnie, ale kutas. No i kurde, padłem. No, jestem ciekaw właśnie, jak ktoś na to wpadł, że Plants vs. Zombies, nie? Tak, no. Trzeba by... Musiał być zjarany na pewno. Wiesz, ja grałem w tego, Tiny and Big Grandma Leftovers. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. Popularnie wszystko toczy się wokół tego, że mały musi odebrać starszemu bratu, czyli wielkiemu, jego gacie, które nosił jego dziadek i które mają potężną moc. I chodzi z tymi gaciami na głowie. Aha. To jest cała fabuła gry. Ale fajna rzecz. Wiesz, z roślinek, które są najlepsze te, najlepsze roślinki, to są takie jakby bambusy. To chodzi mi oczywiście o to, co się sadzi w tym. W doniczkach są takie bambusy i one taki moździerz robią. To jest dobre, tylko to trzeba dobrze z tyłu postawić, żeby wiesz, nie biły, nie zniszczyli tego, bo one są super rare. I nie tak łatwo je wylosować. Z lewej strony idzie dwóch typów. Jak widzisz na mapie takie zielone te, takie zielone rzeczy nagle padają na ziemię, wiesz, taki moździerz właśnie zaczyna rozwalać glebę, to jest ten, to są właśnie z tego bambusa, pędy bambusa. U, podnosi mnie ktoś, lodowy szrum, czy to elektryczny jest. O, siema HS, co gramy dziś w Breaking Pointa? Wczoraj żeśmy jak, kurde, normalnie jak najgorszy zdrajca strzelił serią, wiesz, mieliśmy z HS-em pojedynek. Miał być po jednym strzale mieliśmy oddać, nie? I co się stało? Nagle się okazało, że HS nie jest uczciwy i strzelił mi serią w hasz. Po dupie dostałem. No fuck, no widzę, że po dupie, no ja staram się tu coś zrobić, ale jakoś tak bez pomysłu. Muszę zmienić klasę. Najgorsze jest, że nasi zamiast bić ich, nie? Poskakiwać na punkt, to strzelają gdzieś z daleka, wiesz, że tamci mimo, że dostają, to przejmują, nie? Działa. Mi się spodobał ten komando pi. Pierwsza roślinka komando. Ma bardzo małe życia, tak. Ale ma ten karabinek maszynowy taki. Fuck. Przegrał i teraz ciśnie po mnie. HS, musiałbyś zobaczyć ten. Musieliby ludzie zobaczyć powtórkę. Jak było słychać, jak cała seria na mnie poszła. A teraz są te roślinki takie, były, co można do jakiejś tam napoju reklamują, nie? Widziałeś to? No, coś tam było. Owocowy pi i ten taki kaktus cytrynowy. A ja mam tego kaktusa cytrynowego właśnie. A ja właśnie go chyba nie mam, nie wiem czy... Może go mamy, a nigdy go po prostu nie wybieram, wiesz?
Zawsze mi się wydaje, że taki owocowy kaktus to pewnie słaby jest, jak jest z tego, z promocji za darmo. Kurde, załatwił mnie zwykły ten z chorągiewką zombie. Masakra. No, ale mamy typów, którzy mają od początku rundy jedno zabicie. No to takie osoby w tą grę grają, nie? Kurde, jak mnie zniszczyli. Zahaczyłem się o doniczkę. Okropnie się pojazdami jeździ HS na hardkorze. No co ty gadasz? Właśnie fajnie, z pierwszej osoby no nigdy nie wlecisz w drzewo, bo to jakoś tak jest super, że ten... O fuck, jak mi kolej zniszczył, chciałem doniczkę postawić. Kto narzeka, że ja nie jestem pro w gierce? Słonecznikiem nie jestem pro. No ludzie, wchodźcie, widzisz co oni robią? Oni stoją poza punktem, nie? Wszyscy. Strzelają, no, zamiast wejść i zablokować. Przegramy to na pewno z takim ekipą. I jeszcze się odsuwają do tyłu, wiesz, gdyby jeszcze tam, nie wiem, oni po prostu się cofają i strzelają, uciekają przed nimi. Najgorzej, masakra. W życiu z tym nie wygramy z takim teamem. Ale niektórzy to już mają takie poziomy, że na 100% hapsa mnie trafia, zamraża i od razu zabija, nie? Z daleka. Mało osób gra jakimikolwiek innymi klasami. Ja tu widzę samych żołnierzy, szturmowców. Nie, ja widzę scientistów, widzę inżynierów. No i co, teraz będziemy bronić już, czy nie? A nie, to jeszcze nie jest armata. Nie, jeszcze jedna flaga. No, potrzebujemy więcej piszuterów. No to fakt, bo kurde, ludzie grają kaktusami, nic nie zabijają od początku rundy. No. Nie, wszystkich podpaliłem i zajebiście. I nic im nie zrobiłem. Po prawej mają gdzieś teleport, wiesz, bo stawia. No właśnie, zabiję typa. Koleś nam przebiegł za plecami, nawet do niego nikt nie strzela. Nie mam pytań w ogóle do tego teamu.
A jakąś bombą dostałem. Podniósłbym was, ale mi się jeszcze zombie jeden gryzie. No tak, wiesz, zespię się, zrobię sobie speeda i zaraz przebiegnę. Zniknęliście wszyscy. Inżynier tu jest z powrotem. No teraz tutaj mi zabije pewnie. Nie, dobra, jest. Nie wiem, ja dzielnie tu bronię, wiesz tego. Przynajmniej się staram. O fuck, jak mi wyrzucił koleś, kurde. Wiesz, z punktu w ogóle mnie wystrzelił. No, wchodzą tam. I to jeszcze z inżynierami jest ich dużo. Dobra, zrobiłem rzeź. Rozwaliłem wszystko. Tak? No i dobrze. To puściłeś fasolę, czy co? Tak, fasolka. Ja jestem założycielem polskich strumyków, a co to za pytanie? Co potrzeba? No, jak to wpadłem, to Kipstick, cześć, stary. Wymagania w Plants vs. Zombies? Chyba toster, nie? Takie pewnie jak jakiś Battlefield 3 czy coś, może. Wiesz, co jest dobrze w ogniowym? Że damage no. Zadawany on zadaje 6 czy 5 damage'u, wiesz, z tego, z takiego ognia. A jak ktoś płonie, to też tyle damage'u, wiesz, jakby mu jest zadawane. Więc możesz strzelać do kilku, wiesz, w odstępach, wiesz, że raz jednego trafisz, raz drugiego i on w tym czasie, co ty w niego nie trafiasz, to dostaje damage, wiesz, od tego. No. Coś tam pyta. No, przyjmuję. Aha, z ciekawości pytałeś. No to co się dowiedziałeś, stary? Wygraliśmy? Tak. No, remis. Zajebiście. Nie, jako tak. No dobra. To co, przerwę sobie zrobię zaraz, bo już miałem robić wcześniej, ale pomyślałem, że jeszcze jedna gra. Dobra, kupimy sobie naklejkę. A nie kupimy naklejkę. Dobra. 3 minutki przerwy, 5 minutes break i zaraz wracamy z Plants vs. Zombie Garden Warfare. Przerwa reklamowa.
Nie wiem, czy to widziałeś. Chodź chłopie na to i blokuj, a nie stoisz metr od punktu i nie bronisz go. Kurde, jakim dostałem defend bonus. Jestem jakimś wybuchowym takim tym gnomem, nie? Mm. Masakra to jest, stary, na głowę mi się zwaliło i koniec. No nie zasłanie mi downie, bo próbuję strzelać do nich, no co za ty. Ci stary stanie taki na tym. Stanie ci, wiesz, przed postacią i cię blokuje, no co za ty. Nie mogę. Ktoś cię zabił i to byłem ja. No co ty gadasz, kaktusem grasz? No. Ja cię nie, tym teraz. Tym takim ciężkim, wiesz co, sportowcem. No pani inżynier, stawiaj pan portal. Widzę, że ktoś moździerze postawił, ja też będę stawiał moździerze. Moździerze sobie mówię, no moździerze są najlepsze. Byłeś już na punkcie? Dostałeś z moździerza, czy nie? Nie, ale cię zabiłem. Co za koleś, to teraz weź tym heavy'm. Czy to znów jakiś... No. O Boże, jak tego leci dużo. Chyba są cztery zastawione. Wiesz? Deszcz meteorów po prostu. Uuu, ale się na mnie zwalił. A, zeżarło mnie coś. No całkiem dużo damage'u. Co mi się ktoś włączył z mikrofonem, tak, takie wiesz, buczenie. Stary, jeśli grasz w to i się zastanawiasz, co cię tak tam denerwuje z tym dźwięku, nie? Ja nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, tylko z czata, masakra. Ani to pomaga, ani przeszkadza, nic. Przejmą to, bo nasi nie wchodzą na punkt w ogóle. No i zajebiście, nie mam pytań. Najgorszy team na świecie. Stary, tak słabo to dawno nie grałem z takimi typami. Najgorszy team. Po prostu banda niedorobów. Boże, i kto tu tego postawił? No i tego, no co za debil stawia złe kwiaty? No ten nie najgorszy. Jakiś koleś mi podnosi tu za teamplay. Ale te klasy no postaci są w tych, że oryginalne. Nie wiem czemu. Mam polew strasznie. Z każdej klasy postaci jak odblokuję, czy zrobię, to mam polew. Czekaj, customize appearance. Aha, dobra, bo on ma. Bo on nie ma broni żadnej. Do słoneczka mam kilka, wiesz, jakby rączek jego, które strzelają, czy nie wiem co to jest. A na przykład do... Weź znajdź stary broń do zwykłego żołnierza. Nie. Ślepi są, czy co? Naprawdę, niektórzy są ślepi. Masz 6 kili, koleś ma 10. Pierwszego miejsca, więc nie idzie ci tak źle. Jeszcze. Nie no, mi idzie dobrze, tylko że tak wiesz, się bawię trochę tutaj, zostawiam kwiatki. No ten punkt jest słaby, bo tu trzeba wejść na ten balkonik.
Wiesz, wystarczy zaminować przejście. Jeszcze nasz inżynier trochę daje dupy. No nawet dobra ta roślina, co wali z ręki. Ale dostała strzała, kurde, niezła jest ta roślina z za rogu, wiesz? Stoi taka roślina, ta co boksuje, nie? Normalnie koleś wychodzi z za rogu i jeb w mordę. Sałaty. Zgubiłem się, no. Nie no, profilnie zgubiłem się, nie wiem żyć. Zobacz, tak, gdzie masz punkty, nie? Nie no, trzeba zmienić klasę postaci, tutaj jest za ciasno na tego dużego. Pa. Powiem wam, że jak na razie bardzo dobrze bronimy. O kurde, od tyłu nas wzięli. Fak, nie zauważyłem tego. Co za koleś mi napisał. Ale moderatorzy, nie timeoutujcie takich, co mnie tam wyzywają. Jakby nie spamując, to... Czasem co fajne, dyskusja z tego wynika. Trochę poprzyjmowałem, ale daliście radę. No, no kurde, daliśmy radę, bo jest, wiesz... Ale bo grasz dlatego... z nimi, tak? Dobra, spoko. No bo ja tam stoję, nie? Ale reszta to w ogóle gdzieś się guja po innej części mapy, nie wiem co. Oni stoją i się gapią na to, jak wy to przejmujecie. Zaraz to przejmiecie i tyle. No i dupa. Wiesz, że zombiaki od wody dostają wrażenie? Nie. A może to może woda, ale czy tych? Z ten, rośliny. No, a że on powiedział, że mnie nie lubi, będzie wbijał i mnie wyzywał. Na to jak go zbanujesz, on będzie ciągle wbijał i mnie wyzywał. A jak sobie będzie wyzywał raz, drugi i będziemy się z niego śmiali, to już potem nie będzie wbijał, bo mu będzie nudno. Ja raczej wychodzę z takiego założenia, niż tam będziesz latał za typem i go banował, kurde. Nasz inżynier tutaj bardzo dobrze ogarnia. Tak? A gdzie macie teleport teraz? Po prawej? Widzę. No, z lewej. O oh fuck. Dobra, już wiemy gdzie macie teleport, dojadę was teraz. Czy o 15 będzie Altis? Uuu, też się zobaczę jeszcze. Nie mam pojęcia zielonego. Kurde, na jednym hapsie jestem, ale nie wiem co mnie zabija, wiesz, za bardzo.
No i nic mnie nie leczy, to jest najgorsze. No i padłem, kurde, nie wiem co mi było. Na jednym hapsie często bicie. To ja ci zjem. No ale z czego? Gazu. Zombie stink? Z gazu. To już wiem co mnie biło. Najgorszy etap przejść to. To jest ciasna jak cholera. Ale gdzie mówisz? O tym tunelu pionowym? No ogółem ten etap wieży? Jest ciężko przejść. Aha. U nas typy stoją na respie, kuźwa. Koleś tak kokosy postawi na respie, że się wyjść z niego nie da. No jacyś pośledzeni naprawdę. Dobra, zniszczę mi tego inżyniera, ale tam musimy większą liczbą podejść, wiesz, do was, woda. I was dojechać. Tak się ledwie bronię, mam mało życia. Znalazłem fajną miejscówkę, ale kurde, mało życia. No i się zjaram chyba, 9-4. A, nie zjarałem się jeszcze. No nie mogę trafić, no to chyba byłeś ty co na punkt skoczył, co? Czy ktoś inny? Nie. Ja kampię, bo mam mało życia. Nie damy rady już. No to chyba teleport zniszczył, co? No, teleport on zniszczyliście. No, ciekawe kto to był. Może najlepszy gracz plan ze zombie, co? Shibo. Handluj z tym, brodaty. Dobre to było, stary. Taką miejscówkę wyczaiłem, że... Nikt mnie nie widział. Co ja teraz za 20 tysięcy kupuję sticker i tak będę miał wszystko. Ja mam dla żołnierza darmowy sticker. Za poziom. Jasłonko. O, już mam prawie jednego tego i nowego inżyniera. Attack Snake. O kurde, nowa broń dla tego. Jak teraz będę zombim, to będzie Flaming Reload. O, to do mojego Flaming tego. Fajne rzeczy mi wypadły, wiesz? No, mi też coś tutaj wypadało. Jeszcze kupię trochę stickerów. Dobra, ja zaraz będę, idę do Kasi. Zobaczę, czy ona już wstaje. Niech się mapa załaduje. Co, gramy już? Mhm, to twoja mapa taka z tym... z rakietą taką śmieszną. Czekaj, bo mam broń... O kurde, ile nowych broni mam? Mam Camo, Attack Snake, Zombo, Special Gold. Nie idę kampić na tym, na inżyniera. Stary.
z prawej strony jakby co mają inżyniera, nie? Tam jest ten. No ale to ja jestem przecież tym zombie. Ha. Spoko. Dobra. Cicho, nie mam je tam. No fuck, miny jakieś. Kolejna gra pay to win, słyszałeś, broda? Tak, już tutaj nie ma żadnych płatności, no oczywiście pay to win. Są, bo możesz monetki kupić. 200 tysięcy za 30 zł, stary. Serio? Serio, no, jak, skupisz, a nie, a jak chcesz kupić, a cię nie stać, to ci proponują kupno. Kurde, no. Oj Boże, możesz mnie chyba zabił. No bambo shot. Też macie dowódcy z kubańcu? To jest pay to win, bo musisz kupić, żeby grać, słyszałeś? Ktoś tam pewnie siedzi, no. Ja nie lubię tego dowódcy. To jest naprawdę słabe, wiesz? No, to jest kiepsko zrobione akurat. Są, naprawdę są słabi, słabi ci dowódcy po prostu, to prawie nic nie możesz zrobić, stary. Ten nalot, żeby zrobić, to możesz go chyba raz na 30 sekund zrobić. Nie wiem, czy nie jest tak źle 30 zł za 200k końców. No ja tych końców już dużo wydałem. Nic nie kupowałem, po prostu gram. No jak widzicie, co drugą grę mam na 20 tysięcy, nie? No, trzeba umieć grać tyle w takich grze, nie? Żal, nie, to trzeba było wydać w ogóle cokolwiek. Trzeba zaminować ten teren tutaj. O, Kasia wstała. Aha, słychać. O fuck, stary, patrzę, wiesz, siedzę w tej chmurze, nie? Jak tak patrzę, co się błyszczy obok mnie, a to ta fasola, stary, leci. Jaką herbatę piję? Kawową. No bez kitu kawy bym się napił. Stary, do trzeciej siedziałem w prawie. Ja ogólnie kawy nie piję, bo uważam, że jest trochę niezdrowa. Znaczy na pewno jest niezdrowa. No chociaż w sumie nikt od kawy jeszcze nie umarł. No to jest dla mnie używka, nie? Ale jednak jak ten weekend streamuję, to muszę się napić rano kawy, bo przecież nie się nie obudzę. Jak ze mną zagrać Transwensów z zombie? No właśnie tu jest to głupio zrobione, bo trzeba by mnie było mieć w znajomych, a ja nie dodaję jakichś nieznajomych do znajomych. Już dzisiaj mieliśmy problem z brodatym, że na przykład nie mieliśmy miejsca, tak? Nie, w znajomych. No, to jest problem. 100 znajomych można mieć na Origin. O, fuck! Kurde, nie zauważyłem, że to jest piszuter. I zacząłem typa podnosić obok niego i się patrzyłem. My nie mamy w ogóle tego inżyniera, ja nie wiem, jak my to przechodzimy. Nie wiem, w co ten koleś strzelał. Główną drogą idziecie? Spoko. No, co za typ, no. No, co za typy, no. Co się dzieje? Ja pierdolę. Armia idiotów. Wzięli mi, postawili ty przeszkodę przede mną, jak ja się rozłożyłem tym pistrzelcą, nie? No. Jeszcze trzech typów snajperów chciało stać w tym samym miejscu przede mną, nie? Tak się, wiesz, ustawili w rzędku, nie? Jeden za drugim. To tam, że byłem pierwszy z tym, nie? Wiesz, może cię nie widzieli, w ogóle wydaje mi się, że mi się zgłośnił ten dźwięk twojego mikrofonu nagle. Czy to jest możliwe? O fuck, minę miał pod sobą, kurde. Zdradziecki pod ten kaktus. Wydaje mi się, że kaktus jednak ma najlepszy design, wiesz, ze wszystkich. No. Szczególnie te ręce takie uniesione, które można modyfikować i ogólnie.
morda. Jego i kolory, cały kaktus może być ten. Fajnie jest zrobiona ta postać graficznie. O fuck, no i mnie zżarło coś. To inżyniera biorę, bo jest masakra, jeśli chodzi o teleport, nie? Co się stało, Kasia? Nieco? A muchy się wystraszyły. Myślałem, że coś ten. O, perfidy, wy nie macie inżyniera. No, już mamy. Ty, tu jest takie boczne przejście, ja pierdzielę, no, nie wiedziałem. Jest dużo bocznych. Jest frontowe i dwa boczne. Czy ty, Kasia, tak przeszłaś? Co mówisz? Ciebie? A nie wiem, chyba nie. No tak na pewno ci nie było widać. Czekajcie sekundę. Czyli... Nie liczę i 13 sekund. Czemu my się bijemy w naszym respie, jak niech mi ktoś wytłumaczy? Inżyniera nie macie. Nie no, mamy, ja byłem i rozstawiłem tego, rozstawiłem teleport, działał, tylko że nasi, wiesz, byli najgorszy team na świecie. Ty, no tylko 5000? To już mało. Za 6 wygranych? To nie jest dupa inżyniera, tylko mu pękł ten. Pękły mu plecy. Dobra, jakiegoś stickera trzeba kupić. Co mówisz, Kasia? Wiedzi? Robisz pokazy do dziecka. Okej. Okay. Kuna Mroku, koleś się nazywa. Ja całą masę nowych rzeczy mam. Tylko muszę to ja. Kuna Mroku, zgłoś się. Ma ikonkę Wojtszata? Tak, ale... No nie wiem, pewnie też się mutuje, wiesz, tak jak wszyscy. No koleś się podnosi, ty kliknąłeś respo. No kliknąłem, bo kuźwa koleś mnie podnosił na respie. Po co mnie ma podnosić na respie, jak się tam respie? Ale tego już nie ogarnął koleś, który się nazywa Camp Damian. Kurde, Damian, teraz będziesz pośmiewiskiem czatu, Damian. To z własnej winy. Chyba jesteśmy w tej samej drużynie. Ty, no? Ty miałeś live'y robić i czemu nie robisz? A to firma, która to miała montować te anteny, cały czas montuje i montuje i zmontować nie może. Dałem sobie spokój. Całą masę rzeczy sobie odblokowałem do zombiaków. Dobra, zabili mnie.
Pierce Strike, 250 punktów za to dostałem. Już nas podpalać na respie, no ty. Ty jesteś zombiakiem, nie? No. Widzę waszego inżyniera, jak kombinuje tam. O, teraz po dupie dostaniemy. Nie mamy inżyniera ani nic. Walicie nam w respach. Ty zabiłeś mnie. Kurde, podniosłem kaktusa na szczęście. Spokój. Przesuł otwarte ktoś napisał. Nie no, bez inżynierka w sumie. Koleś się pyta, still no patch for repair voice chat. No. It's working as intended. Nie można patcha wydać, nie? Do czegoś, co działa dobrze. Elektronika jest tak marzy, oni po prostu, wiesz, robią grę i potem nie naprawiają, bo po co? Nie, oni uznali, że to jest dobrze, tak? Oni wymyślili se, tak? I koniec, tak ma być. Nie no, tego na pewno nie wygramy. Czemu? Bez inżyniera. No, ale nie mamy inżyniera. No to ty zostań inżynierem, to zawsze jest tak. Chcesz być inżynierem, zrób to sam. No, chyba zaraz zmienię. A grę mam zmienić w ogóle już. W jaką grę gramy następną? Się włączyła, to ktoś sobie włączył grę znów. Voice chaty, co za akcja. Kurde, śmierdzi papierosami, ciągnie pewnie z woru. Stary, zostałem podwójnie zjedzony. Najpierw złapała mnie roślinka i zaczęła mnie jeść, a potem mnie złapał ten robak, co z podziemi wyskakuje. W sumie w tym samym miejscu, teraz, nie? Ja fajnie sam Bima wystawiłem w miejscu, w którym wy się respicie i was po prostu pojechałem. Znaczy nie respicie, tylko w miejscu, w którym macie teleport, nie? O, jak wy to przejmujecie? Jezu, jak ludzie grają na głośnikach, przecież to się obsrać idzie w tej grze. Muszę zombo z drony zniszczyć. O stary, ale z dużo idzie teraz.
Na szczęście podniosłem typa. Chyba na plecach wam się zrespił. Unturned. Nie ma siły, nie przebiłem się. Jednak to jest trochę zespołówka. Powiem ci, że Słonko strasznie szybko podnosi ten. Trzy czwarte, to szybciej. Czyli jak ty zdążysz zwykłą postacią zrespić jedną czwartą, to już zrespi całkiem. Tak samo medyk, kurde. Ten naukowiec. Nasi. Się ciągle myli, czy jestem zombiem, czy jestem stary człowiekiem. O. Nie da rady, nie przebiłem się. No nie wiem. Może. Ty. Jeszcze kawałek, no. Dawać. Nie możemy tego zepsuć. Musimy bronić. Ten wasz koleś, bo go nie widzę, kurna, gdzie on lata. No nie no, popatrz, my go nie... O dobra, zabiliśmy go. Słabe to było. Dobre to było. Słabe to było. Dobre to było, dobra, 3 minutki przerwy, 5 minutes break i zobaczymy co dalej. Co dalej gramy dzisiaj, już na pewno nie Plants vs. Zombie, ale co innego, 3 minutki przerwy.